Też w tym filmie porozmawiamy na temat tego, jak się zmotywować. I tutaj oczywiście ja nie z punktu widzenia psychologa będę mówił formułki, tylko po prostu z punktu widzenia osoby, która sama czasami potrzebuje samomotywacji lub motywacji innej osoby, swojej dziewczyny. No wstajesz, idziesz, zrobisz i tak dalej. Generalnie, jak się zmotywować? I tutaj oczywiście motywacja nie tylko występuje w życiu zawodowym, że na przykład a nie chce mi się iść do pracy, albo a nie chce mi się robić tych papierków. Motywacja. Jeżeli na przykład jest sobota rano, to motywacją też jak najbardziej można nazwać to, żeby wstać z rana, na przykład gdzieś wyjechać, mimo tego, że jest to dzień wolny od pracy. Motywacją może też nazwać to, że się idzie po zakupy, zrobienie dla całej rodziny, że nie musi iść ktoś inny. Motywacją można naprawdę nazwać prawie wszystko to, co generalnie nam się nie chce zrobić tradycyjnie, ale dzięki czemu jednak, jeżeli się sami zmotywujemy, wykonamy takie zadanie. Jak się samemu zmotywować? I tutaj jest praktycznie pomysłów, co czytałem innych osób, na to kilka. Ja osobiście stosuję coś takiego, że jeżeli chcę coś wykonać, to po prostu myślę o tym, dlaczego warto to wykonać. Druga sprawa, że jeżeli tego nie wykonam, jakie tego będą niekoniecznie konsekwencje, ale kim ja będę, no po prostu nie można się całkowicie zmulić. I po prostu warto przy motywacji zwracać uwagę na to, że przecież inne osoby mają jeszcze gorzej, jak śpiewał Kazik Staszewski, że hej, 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 inni mają jeszcze gorzej. I generalnie niby to nie jest dobre porównanie do innych, ale jeżeli porównacie się nie do tych ludzi, którzy osiągnęli mniej, do tych ludzi, którzy mniej zrobili, bo zazwyczaj większość osób to porównuje tak, a przecież inni mają jeszcze gorzej, to ja nie muszę robić nic. Ale porównując się do tych, którzy mają więcej, a przecież są tacy, którzy mają więcej, no to jednak ta motywacja wtedy troszkę idzie do góry i troszkę się więcej wtedy chce wykonać. Dlatego jeżeli ktoś chce się porównywać do kogoś innego, zawsze warto wybierać poprzeczkę wyżej niż niżej i to także wam daje jakąś motywację do działania. Motywacja do działania to jest problem nasz własny, psychologiczny, czyli czegoś nam się nie chce i nasz umysł mówi nam, że nam się tego nie chce, ale jak znieczulimy się, oczywiście nie, tylko zaczynamy się znieczulać w taki sposób, że po prostu mówimy, no ale dobra, no przecież to tak naprawdę mnie nie męczy, nic mi się złego nie stanie, jak to zrobię. Oraz, a jakie korzyści warto pomyśleć się z tego będzie miało i oczywiście tutaj nie, jak większość osób myśli, o, jak czegoś nie będę miał korzyści, to tego nie zrobię. No przecież nie o to chodzi w życiu, tylko korzyści jakie będą dla ciebie. Jeżeli wstaniesz z rana, no to masz jeszcze więcej dnia niż byś go przespał. Pójdziesz po zakupy, no to komuś sprawisz przyjemność, ktoś sprawi potem przyjemność tobie. Zrobisz śniadanie do pracy swojej dziewczynie, no to ona potem zrobi tobie te śniadanie, a nie będzie potem obrażona przykładowo po pracy. Będzie wam jeszcze kochańsza. Dlatego przy motywacji warto pomyśleć o tym, że tak naprawdę jeżeli wykonacie coś więcej, czyli przykładowo nie chce wam się robić tej papierkowej roboty w biurze, a dzisiaj mam stos papierów, nie chcę się tego robić, zrobię jutro, a jak się zmotywujecie, kurczę, zrobię to dzisiaj i zrobicie to zadanie, no to jutro już tego nie macie i to jest właśnie wasz ten motywator, a zarazem korzyści, jakie odnosicie z tego, że jutro już tego mieć nie będziecie. Dlatego przy motywacji warto się porównać z osobami, które lub z czymś takim, które poprzeczkę wam stawia wyżej, a nigdy niżej, oraz tym, jakie korzyści będziecie z tego różne mieli, a zapewniam, że naprawdę w każdej rzeczy, która nie macie na coś chęci, na pewno, jeżeli to coś zrobicie mimo wszystko, na pewno jakieś korzyści z tego będą płynęły. I tutaj oczywiście nie tylko korzyści materialne, ale i różne inne korzyści psychologiczne, społeczne i takie tam nawet fizyczne. Przecież jak z rana wstaniecie, tak jak ja, 6 rano, no teraz już jest około i daleko, gdzieś daleko wyjechałem za miasto i nagrałem filmiki, no to nie dość, że się czuję lepiej. Cały dzień przede mną, wrócę do domu, za parę godzin dopiero gdzieś dojadę, ale cały dzień przede mną, ile rzeczy zobaczyłem, ile rzeczy zrobiłem. A jakbym wyżej leżał, mimo że się weekend zbliża, no to bym tak naprawdę nic nie zrobił. Dlatego przy motywacji zawsze porównujcie poprzeczkę wyżej, porównujcie, znaczy mówcie sobie o tym, myślcie o tym, jakie korzyści z tego będą płynęły, a naprawdę z wszystkiego zrobienia będą jakieś korzyści. Oraz po prostu mówcie sobie, że przecież to jest nic wielkiego. Po prostu ten niechęć do tego wynika, że nam się czegoś nie chce, ale warto to zrobić mimo wszystko.
Z mojej strony to tyle na ten temat. Jeżeli mógłby ktoś dodać do tego coś więcej, bardziej taką naukową wypowiedź nawet także, to zapraszam do napisania tego poniżej w komentarzu i dzięki za obejrzenie filmu. Czekam na Wasze komentarze. Cześć!